Cześć, witajcie na kanale 365 dni o piłce. Przedostatnie spotkanie 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy to mecz w Zabrzu pomiędzy Górnikiem a Lechią, gdzie wygrywają goście. Wynik 3-1. Muszę powiedzieć, że to spotkanie było zdecydowanie najbardziej interesującym meczem, który oglądaliśmy w tej serii gier. Prawdziwy roller coaster na Śląsku. Od razu przypomniał mi się mecz Górnik Raków, również rozgrywany na tym obiekcie, ostatecznie zremisowany, gdzie było bardzo blisko, żeby ekipa Jana Urbana ten mecz wygrała. W końcówce było bardzo dużo kontrowersja ze spalonym Bartosza Nowaka. Dziś również było kilka tematów nieoczywistych, kilka kontrowersji i kibice Górnika Zabrze no, powinni odczuwać duży niedosyt. Pierwsza bramka to jest gol dla Lechii, autorstwa Durmusza. Bardzo dobry występ tego piłkarza i generalnie pierwsza połowa była zdecydowanie dla przyjezdnych. Górnik raczej się bronił, miał problem z wyprowadzeniem jakiegoś ataku. Zdecydowanie lepiej wyglądało to w drugiej połowie, kiedy między nimi Mateusz Cholewiak, Bartosz Nowak, a także jak zawsze Łukasz Podolski prezentowali dobrą formę i ich ataki były sprawne, były konkretne. Bramka po godzinie gry autorstwa Bartosza Nowaka, dająca nadzieję, taki strzał zza linii pola karnego. Bardzo przytomne uderzenie i gol na 1-1. Trzeba też pochwalić zagranie, które nie było zbyt skomplikowane, no ale jednak widnieje jako asystent przy tej bramce oczywiście Pawłowski, zmiennik w tym meczu, który uważam dał bardzo dobrą zmianę, taką świeżość do tej linii środkowej Manech Mwongo. Później było bardzo dobrze patrząc na grę Górnika, bo byli zdecydowani, byli zaangażowani i gdzieś ten gol na 2-1 wisiał w powietrzu. Pytanie teraz, co się zdarzyło w tym polu karnym, że tam nie został odgwizdany spalony. Sędzia to sprawdzał, Jarosław Przybył to warował i bliżej się temu przyjrzał, ale faul ostatecznie się nie dojrzał. Mi wydawało się z pozycji telewizora, że ten faul gdzieś tam był i powinien zostać odgwizdany rzut karny. Tak się jednak nie stało, jestem w ogóle ciekaw na Wasze interpretacje. Fakty jednak są takie, że ten taki moment rozluźnienia i dekoncentracji dobrze wykorzystała Lechia. Strzeliła bramkę na 2-1 i już było bardzo trudno Górnikowi się zorganizować, ale ten gol z rzutu karnego autorstwa Gajosa też po olbrzymiej, no nie powiem kontrowersji, ale blamażu, bo to zachowanie obrońcy Górnika, czyli dokładnie rzecz ujmując Szymańskiego, który tą piłkę chciał zasłonić, żeby to Bielica przejął. Wydaje mi się, że błąd w komunikacji, no i w efekcie stracona bramka po rzucie karnym. Uważam, że taki błąd juniorski, błąd, który na tym poziomie nie powinien się zdarzyć. No i wynik ustalił Durmusz, dopisując sobie w tym meczu drugie trafienie. Naprawdę świetny występ tego gracza. No i Lechia wywozi 3 punkty z Zabrza. Zabrza, które już praktycznie nie ma żadnych nadziei na strefę pucharową, no bo ten mecz, powiedzmy, był okraszany takim sloganem, że taka walka o czwarte miejsce, bo gdyby Górnik ten mecz wygrał, no to gdzieś tam by się zbliżył, powiedzmy, do tej strefy pucharowej i mógłby oczywiście systematycznie punktujący podejść trochę wyżej w tabeli. Tymczasem tak wygląda ich sytuacja, miejsce 9. Jeżeli Legia Warszawa wygra swój mecz, bo gra za chwilę z Piastem Gliwice, no to w ogóle Górnicy spadną na pozycję 10. A pamiętajmy, że jeszcze przed kilkoma tygodniami zajmowali oni 5. miejsce i dużo się mówiło w Zabrzu o tym, że obok Radomiaka i Lechii mogą gdzieś powalczyć na końcu o te puchary. Dzięki kanał 365 dni o piłce, zachęcam do kolejnych moich podcastów, a także zachęcam do subskrypcji kanału, do lajkowania i do zostawienia komentarza. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.